Panie trenerze, jak może pan ocenić dzisiejszy sprawdzian i na ile on był pomocny? No na pewno chcieliśmy wykorzystać wszystkich zawodników, których mamy w kadrze, plus juniorów do tej gry. Jesteśmy po tygodniu ciężkiej pracy, wykorzystaliśmy to maksymalnie, bo wiemy, że jest przerwa na reprezentację i mogliśmy w tym tygodniu popracować trochę mocniej, także jestem z tego tygodnia zadowolony. Zagraliśmy na głównej płycie, zrobiliśmy tak zwany przegląd wojsk, także mam nadzieję, że przyniesie to określony skutek. Teraz zawodnicy mają trochę odpoczynku, odnowę biologiczną i we wtorek spotykamy się w mikrocyklu przygotowującym do meczu z Garbarnią. Niebawem czeka nas maraton piłkarski, mecze 19, 24, 28 i 31, potem kolejne. Jak wyglądają przygotowania do tego spotkania? No więc właśnie, ten tydzień był też istotny pod tym kątem. Zrobiliśmy zawodnikom badania. Mamy pewien obraz tego, na jakim są etapie, także będziemy musieli w odpowiedni sposób regulować też obciążenia treningowe, bo gra co 3 dni to tak naprawdę no nie będzie czasu tutaj na jakieś treningi typowo motoryczne. Zobaczymy, no sam jestem ciekawy, jak organizmy piłkarzy zareagują, bo tak jak mówię, nie jestem w klubie jeszcze tak długo, żeby móc wiedzieć wszystko o piłkarzach. I oczywiście będzie to dla nas trudny okres, bo osobiście wolałbym grać co tydzień i mieć możliwość pracy takiej codziennej z piłkarzami treningowej. Natomiast no, to jest sytuacja zastana, musimy sobie z tym poradzić. Musimy zadbać o to, żeby piłkarze przede wszystkim byli zdrowi, bo jestem przekonany, że większość z nich dostanie swoją szansę, bo przy takim maratonie gry co 3 dni, 5 spotkań tak naprawdę, to się rzadko zdarza. A na poziomie pierwszej ligi to chyba nigdy się jeszcze nie zdarzyło, ja sobie nie przypominam w swojej pracy, także no spore wyzwanie, ale mam nadzieję, że będziemy gotowi.